Stanisław stoi w sobotę nad wędką, nad kołowrotkiem i się zastanawia, czy on wytrzyma, czy wytrzyma wędzisko. W sumie do końca nie wiadomo. To wszystko sprawdzanie, testowanie, ryzyko, bo wędka może pęknąć, wydarzyć może się wiele, ale wiadomo jedno, co by nie gadać, to kołowrotek zarabia. I dziś będzie o zarabianiu, o zarabianiu i wydawaniu. Wędka moja, oczywiście, średnia morska, wędka za 10 tysięcy, która zarabia mi krocie i nie potrzeba mi absolutnie droższej, bo po co? Pamiętajcie o tym, że Blank się zużywa. Nie naprawia. I w którymś momencie pęknie, a wędkę trzeba będzie wyrzucić, no bo nic z niej już nie będzie. Tu jeżeli nie łowię gigantycznie dużych ryb, to kompletnie mi nie potrzeba. No po cholerem mi kupować wędkę za 30 tysięcy, jak wystarcza mi za 10. Oczywiście można powiedzieć wyrzut. Tak, dasz większy wyrzut, po to, żeby wylądowało to na dnie z większymi hakami, bo tam mniejszych nie założysz weźmie coś ogromnego i z węgi odpadnie korba. Bo ona jest mocna. I owszem, ale nie na wszystko. Wędka moja główna z węgą jest rewelacyjna, sprawdza się dobrze, ale przejdźmy do podstawy w zasadzie tego filmu. Uszkodzone przelotki mam już na 37,6. Sporo. Do 50 mogę jechać? Tak. Czy więcej? Można, ale może się wydarzyć coś bardzo niedobrego. I wędka, która jest bardzo dobra, to jest też no, nie taka tania wędka, bo jednak 10 tysięcy to nie ma co też mówić, że ona jest całkiem tania. Może jednak zniknąć z mojego portfela. Zużycie jest spore, ale jeszcze. Jakby nie było, można na niej sporo zrobić. Ile? Nie wiem. Na pewno o jakąś ilość, ale ile? Nie wiem. Będę pił dzisiaj dużo kawy i będę się zastanawiał. Do tego, jeżeli chodzi o całe wędzisko, uszkodziłem na 3,7. Tak jak Wam ostatnio chyba mówiłem, w ciągu dwóch tygodni mniej więcej. Co to oznacza? Tutaj oznacza to jedną bardzo ważną sprawę. Kupisz wędzisko za 30 tysięcy, będziesz łowił podobne ryby, tylko chodzi Ci o wyrzut, o to, że większą przynętę. No to pamiętaj o tym, że w ciągu pół roku tą wędkę stracisz. 30 tysięcy poszło i poszło w... i ty jej tyle widział. Na akwenie morskim mówimy bardzo dużo. Tutaj jest zupełnie coś innego niż wiele akwenów. I tak jak pamiętacie, wielu graczy, którzy jak rozpoczął się cyrk, znaczy wyszło morze, gracze się pojawili, to sporo graczy pobankrutowało tutaj. I niektórzy mówili, też mój znajomy, który nie ma problemu okolo finansowego, że tak jakby to zapach był na tych bogatych. Tak. I dlatego na forum, chociaż nie proponuję w żadnym wypadku tutaj na forum na tym akwenie wchodzić, bo będziecie... nic nie będziecie wiedzieli. <laughs> tak, to nieważa wiedza, tylko tych z forum. Ale jeżeli już wejdziecie z ciekawości, że poczytać tak jak ja, bo ten akwen w ogóle z forum niepotrzebne, to zobaczycie, mówię o zachodnich, dużych forach, nie naszych, bo tam pustostan. To zobaczycie, że tam morza to praktycznie nie ma. Jest jedno, trzeba przewijać, nie ma. Nie ma, nie ma. Nie mają punktów, nie dadzą punktów, nie wyjdą ze swojego już utartego szlaku, który mają w głowie i do tego wszystkiego tutaj też pobankrutowali i do tego jeszcze wszystkiego tu nie ma spota. No właśnie, ale o spocie później. Wędka uszkodzona jest tak. Węga. Mechanizm 21. Łożysko 13.9. Hamulec i yy, smar naprawiałem dzisiaj w noc. Musiałem. Jeszcze jedną naprawę przewiduję. Góra dwie, ale to też tylko hamulec i smar. Szpula nas na razie nie interesuje. To drogi wydatek, ale tu można jechać. Łożysko. Łożysko... Nie pamiętam ceny, ale ona chyba nie jest drogie i trzeba będzie chyba wymienić. Ale idziemy do mechanizmu. Mechanizm już będzie dosyć spora suma. Mówię o najtańszej naprawie, czyli tam w serwisie biugi. I teraz tak zamierzam ją dojechać. Czy uda mi się przetrwać tą sytuację? Później będę ją naprawiał. Ona będzie leżała, odpoczywała sobie i czy da radę na niej dociągnąć? Tego nie wiem. Wędkę mógłbym. Zajechać mocno, i ewentualnie, jeżeli bałbym się, że ona już mi kipnie, to mógłbym wziąć sobie wędkę drugą, którą mam kupioną, to jest lekka morska, yy, która jest niezajechana. Ona ma mniejszy wyrzut, ale ja często gęsto łowię z przydentami takimi, że ten wyrzut mi się nadaje. Oczywiście ona ma mniejszą wytrzymałość, da mniejszą żyłkę. No. Trudno, coś trzeba zrobić. I tak ryby, które wyholowuję, generalnie to jest do 50 kg No to spokojnie, mogę sobie dać. Zacisku żadnego nie daję, nie żyję w tym świecie. Zacisk będzie kiedy indziej, później i tak dalej. Czyli jakby co będę mógł wykorzystywać tą moją drugą wędkę, którą kupiłem. Jestem niby dobrze tutaj ustawiony. No niby tak, ale jednak tamta wędka jest dużo lepsza. No jednak sporo lepsza. Weźmy tamtą wędkę. I dlaczego teraz mówię o pieniądzach? Czy to przetrzyma? Najważniejsze jest jedno. Czy przetrzyma? Ona. Bo wędkę mam. Ona musi wytrzymać, żeby zrobić robotę, którą planuję. Może i zrobi. Kiedyś, powiem wam, jak oglądałem pewien film o pewnych tragediach samolotowych, do pewnego odcinka, jak będę robił o tej wędze. Ale to nie dzisiaj. Samolot leciał, leciał, w sumie i doleciał. Bierzmy nasz sprzęt do portfela i chodźmy do sklepu. Teraz o co chodzi, czy ona wytrzyma. Jak widzicie, mam 43 tysiące. To już spora suma. I w zasadzie mocno zacząłem się zastanawiać już nad da dalszym ruchem. Robiłem też wam na kanale różne ankiety, słuchałem, przyglądałem się. Oczywiście decyzję ostateczną podejmę ja, ale zawsze rozmawiam. Też patrzę, co wy niektórzy na, to, na ten temat myślicie. A jak będzie za dzisiaj, to na koniec pierdolnie. No dobrze. Teraz przejdźmy do tego. Generalnie na początku rozmawialiśmy o zakupieniu kołowrotka Goliath yy, ten. To miał być jako pierwszy kupiony kołowrotek po wędze. Nigdy w życiu więcej. Nie wiem dlaczego w ogóle rozmawiałem na ten temat kołowrotku. Po pierwsze jest to bzdura, dlatego że ten kołowrotek jest dobry, jeżeli bym był gruntowcem, jeżeli bym chodził na karpie, na jesiotry, to on by był rewelacyjny. Jeżeli ja jestem spinowcem i na morzu, to to jest wydanie 40 tysięcy w błoto. Też tutaj dobrze, że ja kiedyś, jak wam mówiłem, bo ja kilka razy podchodziłem do Ruska, znając wszystkie gry wędkackie ze Starego Kanału, kilka lat obcykany, nie jak serce, nie zrobi levela nawet w grze płatnej, bo on nie gra. To zupełnie co innego. Fishing Planet tylko może grać na okrągło, bo tam przewijanie. To jest zupełnie inna Polka. Tu, tutaj, w tej grze, i w wielu rzeczach gra, jest zupełnie inaczej. I w tej grze zawsze miałem swoich doradców dobrych, ale słuchałem też często bochenków chleba. No i sam się nieraz wkopałem. Teraz już nie słucham się. Słucham się tylko tych, co mam. Kilku naprawdę obeznanych. A resztę rozmawiam czasami i słucham, co oni mówią. Jeżeli widzę, że był kocze, to od razu rezygnuję z rozmowy dalszej. Jak on nie rozumie, no to twardo. <słuch> Jak żelibym łowił na grunta i na i na karpia? Tak! I pewno kupię go, jak będę łowił za jakiś czas, pewno, pewne to jesiotry pewno wyląduje w pierwszej fazie po, jak, po tym, jak już będę mógł spokojnie sobie bawić się na, bawić się, a nie zarabiać tylko gotówkę, to pewno tak. Później pewno, na, jak mówiłem wam, na samym końcu karpie, bo karpie lubią łowić także grze, One są świetnie zrobione, ale tak jak wam mówiłem, też po prostu łowię je dla relaksu, bo tutaj gotówki żadnej nie będzie. Ja ostatnio też się pytałem jednego, Ile w miesiącu zarabia, to zamilk. Ale łącznie całokształt było dużo, ale w miesiącu zamilk. Tutaj cały czas wracamy do matematyki finansowej. Ile wziąłeś siatce, w jakim czasie i jak częstotliwość w ciągu miesiąca i tak dalej, i tak dalej. Już nieraz na ten temat rozmawialiśmy. Czasami się nie da rozmawiać. No niestety tak to jest. I wystarczy wejść na duży jakiś czat z różnymi graczami sami zobaczycie, że tam czasami neandertalczyki są. I co wtedy? No nic, trzeba uciekać. Tu tak po prostu jest. Faktycznie czasami się nie da. Nie da się, nie da uciekać i tyle. I, i ten kołowrotek się kompletnie nie nadaje. On się nie nadaje do niczego innego, tylko do grunta i yy, do, yy, do, kar, do do karpi, czyli karp i, i grunt, czyli karpiowko, karpiowo i gruntowo. A Tu miałem też doradztwo, żeby go kupić do tego. Ale bym wywalił gotówkę. Wkopałbym się jak w dzikie normalnie i tak dalej, i tak dalej. W pokrzywy bym wlazł. Ten kowrotek absolutnie nic mi nie da mocniejszego niż węgę. Nie, nie wyciągnę nic więks większego. Eee, tak samo go rozwalę. Eee, nic z tego nie wyciągnę, a wydam pieniądze. Będę miał kowrotek do wędkarstwa gruntowego i karpiowego, jak przyjadę za jakiś czas. Ale po co mi on teraz potrzebny? No właśnie. Później, jak już to wiedziałem i eee, też ludzi, którzy, którzy mi go doradzali, to w zasadzie zerwałem z nimi kontakt od razu po nauczkach za starych raszam Fishing 4. Wiem, że lepiej od razu unikać, już nie rozmawiać, bo nie ma o czym. Już wiem, że to jest gracz, który łowi tylko systemem gruntowym, nie, w ogóle nie spinuje, a doradza w spinowaniu. Uciekać, do widzenia, hej. Tu jak sprawę załatwiłem z tym, to od razu podeszłem do innej sprawy i zacząłem myśleć o Multiplikatorze ten, tym. I tu miałem go pierwszego na uwadze. Zacząłem oglądać filmy, co i jak na, na, te, na jego temat. Widziałem, że jest dobry. I... Fakt faktem, że jest dobry. Na swoją cenę w multiplikatorach ciężkich jest dosyć wytrzymały. Ma mocnego Max Draga. Ma te dwa biegi, czyli przełączamy na, na, sobie bieg tutaj ten niższy i możemy fajnie walczyć i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest gitara. Naprawdę ten kowrotek jest dosyć dobry. I prawdę mówiąc, jeżeli ktoś już nie ma siły zbierać i ochoty, będzie GIT. Będzie git, będzie duży skok, to wali dosłownie te ko kołowrotki o szpuli stałej, bo tu jest inna wytrzymałość. Stawiacie też mocniejszą żyłkę, mocna wędka oczywiście, wszystko sprawne i ściągacie duże ryby bez uszkodzenia kołowrotku. Do pewnej wagi oczywiście i z pewnymi umiejętnościami, co wymaga trochę czasu. Ale jednak przeliczyłem, że to w sumie też nie, bo już mi się nie opłaca, no bo i tak, i tak. Bez znaczenia, czy ja dopruję dzisiaj, czy za tydzień, a jak nie będę miał ochoty ani czasu, to za trzy tygodnie, albo za miesiąc, zależy, jak mi się będzie chciało grać i poświęcić czas, ile będę mógł. Bo Stasiek dla, dla, dla relaksu, dla tyrania swoje zrobi. Ale w sumie stwierdziłem, że jednak nie. Przeszliśmy na kołowrotek ten i wyszło, że kupię tego. Dałbym ją. No, ona jest rewera. To już jest topka. Ona już jest bardzo dobra. Też zdanie uzyskałem dobre od graczy, których znam. Wiem, że łowią też na spina i, 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 na, i na trolling i tak dalej. Obeznałem się u nich i wszystko, gitara dobry. Rewelacyjny, suma w sumie dobra. No, to prawdę mówiąc, jakby chciał docisnąć, to trzy dni jeszcze i by była. No ale ja mówię, już cisnąć nie będziemy, odpada. Tu już nacisnęli, co mieli nacisnąć i niech sobie cisną inni. W sumie dobry, na tym długo myślałem, ale w sumie wczoraj usiadłem wieczorem i jeszcze zmieniłem zdanie. W sumie to nie opłaca mi się. Tylko jest jedno. Czy wytrzyma moja węga? Bo ja mechanizmów nie naprawiać nie będę teraz. Dopiero później. Teraz sprawa wędki. Czy wytrzyma? No i tutaj się zobaczy. Wędkę mam rezerwową. Ale sprawa węgi. Kowrotków zapasowych mam, ale nie naprawiałem. To są te dwa multiplikatory. I one były dobre na samym początku tutaj łowienia. Teraz są ryby cięższe. I ja łowię też większe ryby. Częściej jednak. Wtedy łowiłem bardzo dużo makreli, którą twórcy ucieli na razie. No, i jeszcze jedno. Jak twórcy mogą uciąć ten akwen? Za dużo nie utną. A powód? Bo jest jeden akwen morski. Kombinują już na tym akwenie, bo widać, ale to jest jedyny akwen morski. Tutaj ludzie dają punkty w akwen morski. Wróćmy do moich punktów. Tutaj jest akwen morski, ludzie dają punkty do akwenu morskiego i akwen morski jest na razie jeden. Jak zablokują ludziom, którzy kupują sprzęt i tak dalej, zmniejszą ryby, jak czasami niektóre akweny martwe, to mogą być bardzo duże problemy z, z graczami i będzie to bardzo niedobrze. Co się może skończyć odpływem jakiejś ilości gracz. Tu jest... Yy następny akwen potrzebny, żeby jak na jednym coś zmniejszać, to ludzie szli na drugi, tak jak jest w innych akwenach. Oczywiście ja jako spinowiec, to jeżeli coś by było nie tak, to teraz obcykuję tylko trzy akweny. Wiem, które mnie akweny interesują i na żadne, na przykład dońca po to, żeby łapać, nie wiem, wzdręgę, nie pójdę. Mogę sobie pójść na tą wzdręgę za, może za rok. Fajnie szukać dużej sztuki, bo inaczej będę siedział tam z dwudziestoma monetami, gdy w rusku trzeba zarabiać gotówkę. Także no tutaj tak wygląda. Punktów, jak widzicie, zrobiłem sporo, bo pruje ładnie. Premki na razie nie Kupiłem, pramkę kupuję, ale zawsze mówię kupuj z głową. Nie potrzeba? Nie kupuj! Bo po co kupować? W każdym na razie nie potrzebuję, punkty robię, łowię dużo, zarabiam gotówkę, tamto mm, nie chcę czeka. Chociaż i tak punkty swoje, punkty robię. Punktów jak widzicie, dałem wędkarstwo morskie, wszystko oprócz na razie, bo jeszcze go nie stosowałem. Muszę zobaczyć, jak to wygląda i czy mi się opyla. Wróćmy do sklepu. Teraz, jeżeli, jeżeli już to zacząłem kalkulować w ten oto sposób, to zacząłem się brać za tą tutaj trójkę. Przyglądałem się, zastanawiałem i podjąłem decyzję. SATA nie chce BOLERIKI nie chcę, bo ich nie lubię. A biłga, mi się cholernie podoba. Jest dobra. Czy te są dobre? Nie wiem. Ale dla mnie jest dobra Biługa. A czy te są dobre oba i lepsze od BIEŁUGI? Nie wiem. Podjęłem podjąłem decyzję, że kupię tego. Tylko teraz jest takie pytanie, czy wytrzyma sprzęt, który Stasik użytkuje. Jak wytrzyma? No to w sumie nie, już nie jest dużo. To jest kwestia tego, ile Stasik będzie miał czasu. Dałoby radę szybko, ale ja przewiduję, łowiąc po swojemu. Już na dzisiaj bilety kupiłem. Dwa bilety mam na dzisiaj kupione. Eee, dwie dwójki i, i dzisiaj raczej nie planuję więcej. Mam zawsze jedynkę rezerwową, czyli to jest jakby coś się wydarzyło. Dwie dwójki planuję dzisiaj zrobić jakbym miał ochotę, to może trzecią. No i teraz zależy od tego, czy Stasiek będzie miał ochotę więcej, tak jak czasami, czy nie. Jeżeli miałby więcej, to git, jeżeli nie, to nie. W każdym razie, suma 32 tysiące, mniej więcej. Dobrze patrzę? Tak, 32 tysiące. Mniej więcej, to ja bym to rozplanował na jakieś dwa tygodnie. Jak będzie szybciej, to będzie gitara. Może się uda w 10 dni, to wszystko zależy od tego. Oczywiście czasem mogą zmniejszyć jedne ryby, tu trzeba będzie więcej pływać, kombinować. No to się wydłuży o tydzień znowu. I będziemy tak wtedy kombinowali, myśleć. Ale w każdym razie, jeżeli sprzęt wytrzyma, to kupujemy top-topkę. Bo innego kołowrotku kupywać mi się po prostu już nie opłaca, nie nadaje i nigdy nad żadnym się innym już nie będę zastanawiał. Kwestia tylko, czy wyrobię. Jak wyrobię! I ona wyrobi. Ale ona wyrobiła już wiele. A wędka również. Norwegia. Powodzenia. Cześć.